Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem. Boomhead, Shot, Oculusem, Riftem, w Kiślu Driftem. Patryk Rojerewski, Roy Playing Games, Horojki, kochani. Zapowiedziane nowe podejście do tematu, oczywiście w myśl bezpośredniego wejścia w świat horroru dzięki urządzeniu doskonale Wam znanym. Chodzi oczywiście o Oculus Rift, który został mi wypożyczony przez firmę VRE. Dwóch mega sympatycznych ziomeczków przyszło do mnie, zaprezentowało, jak to wszystko działa, podłączyło temacik. Oczywiście od razu pojawiła się lampka, czy jest porno, jest. Także ostatnio nic nie nagrywałem, mimo że ten sprzęt jest już u mnie pół roku. Relacje z Perlą trochę spadły z wiadomych powodów, ale to jest epickie przeżycie. Ale potem sobie przypomniałem, że jednak wypada coś nagrać na kanał. No i oczywiście Horojki. Horojki, także kochani, moja antykiślowa, weterańska tarcza zostanie wystawiona dzisiaj naprawdę na mocną próbę. W tym celu zagramy sobie w grę o tytule Affected, która posiada jakby trzy poziomy. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Kiedy testowałem to po raz pierwszy, no myślałem, że po prostu albo się pożygam ze strachu, albo padnę ze strachu, albo padnę z mdłości. Znaczy generalnie jestem ogarnięty w tym temacie pod tym kątem, iż nie jest to mój pierwszy kontakt z wymienionym urządzeniem, albowiem pierwszy roman zaliczyłem u Gimpera z urządzeniem. I było bardzo fajnie, było bardzo fajnie. Zobaczymy, ile wytrzymam, przede wszystkim ile wytrzymam, bo wątpię, żebym przeszedł jeden z tych trzech poziomów do końca. Dam z siebie wszystko, postaram się nie pożygać. Jak się pożygam, padnę, zemdleję, to się to wytnie. Nie, zostawię, no bez jaj. Kochani, dobra, bez zbędnego pitolenia lecimy, bawimy się urządzeniem właśnie chłopaków, którzy starają się tą technologię wykorzystać przede wszystkim w biznesie i to się strasznie fajnie wplasuje w pewien odcinek cyklu Primitywnie, gdzie właśnie mówiłem, że gry mogą służyć do różnych szkoleń, testów, wizualizacji, symulacji i tak dalej, kochani. Fajna sprawa dla ludologa. Przy takiej łatwości zgarniania imersji to będzie podwójna zabawa, ale zaraz sobie przejdziemy do tematu. Dobra, ja sobie pozwolicie tylko, że tutaj wszystko poustawiam ładnie. Hopsik, hopsik, klopsik. Raz, raz, raz. Dobra, no to nic. To zakładam temat. A, może sobie odpalę, żebym cokolwiek widział. Welcome to the factory. Dobra, jesteś. The horror experience. Oh, fuck. Jeszcze słuchaweczki. Serdecznie, 7-1. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy. Fajnie, bo jest to wersja druga. Ja sobie tylko wsad ogarnę. Jest, dobra. Jest to wersja druga urządzenia właśnie Oculus Rift, czyli przybliżamy, obracamy 360, czyli nie ma tak zwanej granicy rzeczywistości, gdzie się obrócimy, jest powiedzmy temat wypełniony wirtualną przestrzenią. No i zobaczymy. Na początku trochę mi się w głowie kręci, ale kochani, Floor One, The Manor. No nie jest to, powiedzmy, sprzęt dla wszystkich. Może już nie chodzi o sam strach i tak dalej, ale tak troszeczkę błędnik szaleje w tym wszystkim. Jest to kwestia na pewno, do której można się przyzwyczaić, ale dostępne gry na Oculusa, który jest jakby dalej, powiedzmy, w fazie testów, prototypów i tak dalej. Jest dużo gierek i tam są takie wskaźniki przyswajalności i wygody w użytkowaniu danego programu. Dobra. Wow, fuck. Zaraz się zesram. Kochani, wiedzcie, że wyjątkowo, chyba pierwszy raz w życiu dla mnie, to jest mega poświęcenie. Bo pojawiają się małe takie delikatne nudności. Szczególnie gdy skręcam myszką na przykład. Albo gdzieś obracam. Jak tak obracam, to jest luz. Ale jak już chodzę, jest jakby taka korelacja, tak, błędnik, percepcja. Wow. Czuję się jak na takim kacu mordercy po prostu, ale taki fest.
O fuck, już jestem cały spocony. O! O to! Jest latarka? Coś jest... Ło! Jest latarka! Miganie w luj! Ona musi tak migać brzydko? Ło fuck. To jest hard. Graficznie super. Ulepszyli rozdzielczość na pewno. Także jak się będę źle czuł, a jest coraz gorzej, to zdejmę tego gle na chwilę po prostu i tyle. Kurwa. Jestem w horrorze, kochani. To jest najwyższa próba po prostu. Szczególnie dla osób, które nienawidzą horrorów już jako takich, no. Ale miganie w luj. Dobra. Ale fajnie, tam gdzie obracam, tam jest ta latarka, nie? Ja wam puściłem jednoczęściowy ekran, bo ten dwuczęściowy, no, wygląda słabo. To by wam się pomieszał temat generalnie. Dobra, tu coś będzie na bank. Wow, ta oczywiście klasyka, kurwa. Ja już znam niektóre patenty na wylot. Halo. Może tędy? Tu by się odbył. Wow, halo! Co to spadło? Wow, fuck. Działasz? Chyba będę musiał zrestartować mikrofon. Ale nie, działa chyba. A, fuck. No tak. Roję się za bardzo w tył, klasyka. Odsunę klawę. Chodź. Dobra, coś nowego. Ło. Kochani, dobra. Robimy pauzę, bo mi zaparowały soczewki od zewnątrz strasznie. Dobra, kochani, wracamy do zabawy. Nie jestem w stanie dużo nagrać bez materiału, bo też na trochę mam tylko. To urządzenie, ale kiedy już wyjdzie pełna wersja, to na pewno zakupię ten temat. Cudownie, kurwa, po prostu cudownie. Gdzie zgona antenie, wreszcie będą prawidłowe wyświetlenia. Co to? Halo, dziewczynko? A! Dziewczynko! Oh, kurwa. Dziewczynko. Ja pierdolę. Dobra. Może damy jakoś radę. What the fuck? To będzie krótki horror, jak kurwa. Fuck. Co jest? Kurwa! Przepraszam. Muszę się odsunąć. Chciałem zatańczyć, zabansować. Ja nie widzę tego mikrofonu, nie? Ja widzę świat gry, jestem w środku. Halo, myszka, gdzie jesteś, myszka? A wyjebało mnie tak. Halo. Dobra, tutaj. Oh, fuck. Kto tam robi burdę? Wow, the fuck. Nie pytam. Mega efekt. Tylko no tak, no jedni ogarniają to lepiej, drudzy gorzej. Polecam wam generalnie film Kosiarz Umysłów, od którego tak naprawdę wszystko, starsieńki film, końcówka chyba lat 80., od którego wszystko to się zaczęło w myśl. Dobra, klasyka. No nieładnie, halo. Ktoś idzie, słyszę tu panie. Halo, przecież tu...
się dzieje? O chuja! O uja. Rozumiem, że wchodzimy tutaj. Coś pójdzie na bar. A! Co jest?! Kurwa! Przecież jest kisiel razy 5000! Dem! O Jezu, dobra, minuta spokoju będzie. Niech to gówno się już kończy. Oh, fuck. Jezu, czuć przestrzeń. Oh, fuck. Mega. Co? Szybko po schodach! Cip, 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 tup, 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 tup. Jakie miejsce. Ja pier... Co to jest? Błagam. Błagam, na startowe mnie dajcie. Nie, powiem wam, że to jest kurwa już dla prawdziwych koksów temat. Tu już nie ma pierdolenia. Nie ma po prostu. Jeśli potrafimy się wczuć, ja przynajmniej do was gadać, czy mam taką świadomość kontaktu, że ktoś mnie słucha, nawijam, tak, są odbiorcy. Są właśnie osoby nadawcy, jak ja. I że gdzieś tam obok mnie jesteście niewidzialnie. I to pomaga, bo grać samemu. Noc, czy jest jasno, ciemno, nie ma znaczenia. To już nie ma znaczenia w tym momencie, bo jesteśmy w świecie gry, tak. Kochani, dobra, postaram się dla was nagrać szpital. Kurwa, szpital. Dobra, łapki w górę zadecydują, czy robimy szpital. Ale bardzo bym nie chciał wyjątkowo mieć dużo łapek w górę. Kochani, serdeczna tarcza. Strasznie się cieszę, że miałem możliwość dla was nagrać coś z Oculusa. Będę się tym bawił, będę powolutku, delikatnie, mądrze jakoś przyzwyczajał organizm do tego całego systemu. No nic, wam serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Ja na swój chory sposób też bawiłem się dobrze. Nowe przeżycie gamingowe, szczególnie dla osoby, która tak ten gaming kocha. No fajnie, lubię być, powiedzmy, jakimś takim testerem, tak? W przyszłości rozwoju tych gier, z którymi po prostu w sumie całe życie jestem na ty. Serdeczna tarcza, trzymajcie się, do następnego. BOOM!